Cześć, z tym Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry I Am Fish. W sumie można powiedzieć, że w drugim już odcinku, ponieważ w tą grę grałem i nagrywałem ją dla was 1,5 roku temu. I w ogóle pod tamtym filmem zdobyliście 40 tysięcy łapek. Jest to teraz dla mnie wyraźny znak, że chcecie więcej tego typu gierek, więc zaczynamy nową serię. Gra w końcu doczekała się pełnej wersji. Teraz możemy grać 4 rodzajami rybek, a są przekozackie. Za chwileczkę się zagłębicie w tą historię i zobaczycie, jaka ta gra jest fajna. Kupiłem grę na Steamie i postanowiłem, że chcę ją całą przejść razem z wami. Jeżeli uważacie, że ta gra jest fajna i chcecie więcej tego typu odcinków na kanale, zostawcie łapeczkę w górę. Umówmy się, że na samym początek, na rozgrzewkę, 5000 łapek i wrzucam kolejny odcinek z gry I Am Fish. Moi kochani, zaczynamy naszą przygodę. Spójrzcie, jaką przepiękną złotą rybką jestem w przepięknej złotej kuli. I mam nadzieję, że tej kuli zaraz nie zbije i tej złotej rybki nie zabije. Dobra, dobra, powoli, 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 stój! Wow, jakiś kumpel jakiś miał takie rozbiegane trochę oczka. Moi kochani, na początku przed rozpoczęciem tej gry leciał taki krótki filmik pokazujący, o co chodzi w fabule. No i w tamtym akwarium, które się znajduje po prawej stronie, mieszkałem ja, czyli pan złota rybka, bo ja jestem złotą rybką, pamiętajcie. Uwaga, uwaga, uwaga! Czekaj, bo zaraz padnę z szafy! Jezu! Nie, no lecę! Przeżyłem, dobra, na szczęście. Ja jestem złotą rybką i mieszkałem wraz z moimi 3 ziomkami. Piranią, ptaszorem jaskółczym, to są takie ryby latające, oraz rozdymką, rozumiecie? Rozdymka największy zadymiast swoją drogą. I pani, która nas hoduje, moich kumpli, zajął mała podbierakiem. No i niestety muszę chyba ich odnaleźć. Na to wygląda, nie wiem, nie mogę się dogadać z tą rybą. A po rybiemu nie rozmawiam, więc nie wiemy, o co chodzi. Wytaczamy się na zewnątrz i spójrzcie, to chyba jest most brukliński. Wow. Fajnie to wygląda. I am fish! Tak jest! I am! Moi kochani, jak jeszcze łapki nie zostawiliście i chcecie odcinki z tej serii, no to 10 tysięcy łapek i macie kolejny odcinek jak w banku. Czy ja mam teraz się toczyć po tych schodach w dół? Uwaga, czy jesteśmy w stanie przewrócić te kwiatki? Nie jesteśmy? No dobra, czyli musimy chyba udać się w drugą stronę. Z tego co pamiętam, w wersji beta... O kurcze, o kurcze! Właśnie, można było jeździć po takich kablach. No dobra, i mamy po lewej stronie jakąś nowość. Grafika teraz jest to zdecydowanie 100 razy lepsza. Mamy jakąś nowość. Co to jest za nowość? Coś odblokowałem. Okej, okay, jakiś checkpoint. Lećmy dalej, tylko żebyśmy nie zepsuli tej kuli. Co my tu mamy? Okej, okay, kolejne druty telegraficzne. O, to ta jędza, która ukradła moich ziomków. Z pewnością je sprzedała i wysłała tą paczką. Paczką. Tam stała skrzynka na listy. Kolejny punkt. Okej, okay, czyli są takie punkty orientacyjne, w którym... Ła, powoli. Które miejsce musimy się udać? Czy to są sprężyny na materacu i one mnie chcą wybić? Uwaga! Uwaga! Nie! Rybka! Rybka, nie! Widzowie! Jestem mordercą. Dobrze! Powracamy cali i zdrowi, moi kochani. Nie sądziłem, że ta wysokość jest w stanie zbić kulę. To, co właśnie podnosiliśmy, to są checkpointy, na które musimy strasznie uważać. Stój, stój! 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 Dobra, no to rura. Jak nie chcę stać, no to rura. Grzejemy dalej. Jezuniu, co z tą rybą się dzieje? Kogiel mogiel, zaraz nie będzie. Jest rynna, spokojnie, spokojnie. Do lewej krawędzi, do lewej krawędzi. Tak jest, tak jest. Hamuj, 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 hamuj. Tak, do lewej. Delikatnie, delikatnie. Bo ta kula jest bardzo delikatna. Okej, okay, okej, okay, do lewej krawędzi. Pięknie. No i teraz. Hop! Stop! Stop! Dobra, przeszłem, pękła! Stój, stój! Żyję dalej! Niesamowita sprawa! Nie no, ta rybka już jest smutna. No stój! Nie mogę wyhamować tą kulą, no! Stop! Wsteczny! Erka! No nie... Dobra, wszyscy tu zginiemy, widzowie. Dobra! Jak dobrze, że ten karton wytrzymał bardziej niż te kartony, w które wjechała Hanka. Dziękuję ci, kartoniku. Boże, tak bym... Nie! Nie no, te dymy są totalne w tej grze. Powolutku, powolutku. Do checkpointu, do checkpointu, do checkpointu i mamy to, moi drodzy. Stop, stop, stop. Prawo, w prawo. W prawo, w prawo. Stój! Stój, no nie. No, głupia kula, ginę, ginę. Widzowie, ginę. Przepraszam cię, rybko. Spełni jeszcze moje życzenie jedno, co? Chyba już nie spełni. Najgorzej. Dobra, żartowałem. Mamy nieskończoną ilość żyć, ale za każdym razem, kiedy ginie ta biedna rybka, jest mi strasznie smutno. No chodź tutaj, to swoją drogą. Ta rybka to jest chyba welonek. Mieliście welonka w kuli? Ja nie miałem, ale zawsze chciałem mieć.
ale mama mi nie pozwalała kupić. Kto miał welonka w kuli, niech napisze, jak się nazywał. I... o kurde, giniemy znowu, welonku! Żyjesz! Checkpoint, checkpoint! Checkpoint, stój! No... Zebrałem? Zebrałem, dobrze. Bo taka złota rybka to zazwyczaj jest welonek, takie duże oczy. Dobra, nieważne, bo troszeczkę zboczyliśmy z tematu. Skupmy się na gierce. Gdzie my musimy teraz się udać? Tędy na pewno, nie? Mi się wydaje, że musimy się udać do tamtej wody, rzeki, oceanu. Dobra, może mi się uda dobiec. Biegnij, sprintuj, no. Skoro nie tędy droga, to droga musi być gdzieś, moi kochani, tu. Okej, rozejrzyjmy się. Prawo, lewo. Aha! Mamy to! Mamy to! Już wiem, gdzie musimy się udać. Uwaga, zapnij pasy w tej kuli, bo będzie teraz grubo, nie? Lecimy! Bum! I szybko! Szybko przez drogę, bo auta jadą! Ja pierdzielę, ale dymesy. I na molo, na molo, na molo, na molo, na molo, na molo, na molo. Czy do wody? A, do wody! Nie, kurde, co jest? Jednak... krawężnik za wysoki. My stamtąd żeśmy zeskoczyli. O kurczę, niezłe dymy. Dobra, ja bym postarał się tą babę potrącić. Uwaga, proszę panie, pani jedzie. Nie tym pas. Co jest? Co jest? Nie no, nie ma amortyzatorów, ta kula nie podjedzie. Najgorzej, dobra, ładujemy do wody. Hop i jej. Czas 11 minut, no spoko, na 3 gwiazdki tylko. Ale rybka zadowolona, no i ja też jestem zadowolony. Level drugi. Generalnie bym pokazał wam, jak wygląda mapa, ale nie da się tego cofnąć w żaden sposób, więc lecimy na level drugi. Umówmy się tak, że za każde 10 tysięcy łapek zostawione pod tym filmem przechodzimy dodatkowy level. Jeszcze zostawicie 30 tysięcy łapek pod tym filmem, to przejdziemy w następnym odcinku 3 levele. Okej, rozumiem, że tu są jakieś dymy. Jesteśmy na jakimś strychu, gdzie unosi się kurz. I musimy, o właśnie, tutaj opuścić te dźwiczki. Chodź, 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 moja kochana kulo. Raczej rybko w kuli. Mamy pierwszy checkpoint. No i teraz trzeba się zastanowić, na który karton skoczyć. Mi się wydaje, że odpowiednio by było walić tutaj na bombę. Uwaga, okej. Calutka i zdrowa. Dobra, dobra, dobra. Zakręciło jej się w głowie delikatnie. I czy my mamy tutaj jakieś schody albo jakiś pokoik inny, żeby gdzieś się udać? Mamy coś tutaj, jest coś. Jest kawałek chlebka. Tak jest, moja ryba jest głodna, więc musimy tym chlebkiem ją nakarmić. Chodź, 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 chodź. Właśnie, takim oto magicznym chlebkiem pani karmiła mnie oraz moich ziomków w akwarium. Dobra, tutaj jest jakaś drabina, którą trzeba z pewnością zrzucić. Uwaga. O, pcham ją! Ja pierdzielę, jakie oro! Widzieliście, jaka ta ryba jest silna? Wszystko dzięki tym płetwom. Dobra, rozpędźmy się jeszcze raz i... Jop! Dawaj! Jedziesz, maleńka, cofaj, 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 bo spadniemy, zginiemy! Zginiemy, stój! Dobra, jest checkpoint, na szczęście. O kurde, no to teraz się... ty tam na dole raz przyrazisz z tą miotłą. Okej, ta mapa jest łudząco podobna do tej, co przechodziłem w wersji beta. Też po takim dachu żeśmy się przemieszczali, ale fabuła oczywiście nam się troszeczkę zmieniła. Tutaj mam teraz 100 razy lepszą grafikę. Stój! Stój! Giniemy, giniemy. Przepraszam cię, rybko. No chyba, że spróbujemy tędy to przejść. Spróbujmy, widzowie. Tędy, okej. Bo tutaj był chyba jakiś bait. Tak jest, tak mi się wydaje. To był bait, że to można tylko i wyłącznie tędy zeskoczyć. Okej, hamuj, hamuj tą kulą. Okej. Okej, okej. Teraz trafiam, teraz trafiam. Widzowie, patrzcie na to. Paweł Jumper, widziałeś? I do oczka wodnego pękło. Dobra, teraz... Myślałem, że to jakaś rybka. Czy ja wpłynąłem komuś do rury? I będę ją przepychał swoją głową. Brzmi to idiotycznie. Ale jakie efekty, moi kochani. Jak ta gierka to petarda. A mogę się cofnąć? Jasne, że mogę się cofnąć. Zobaczcie, jak mnie wciąga. Jak ona jest smutna, ta rybka. No i teraz chyba wylądowaliśmy gdzieś. Gdzieś śmierdzi i światło. Dobra, dochodzi. Chciałem powiedzieć, że nie dochodzi. Okej. I mamy teraz, pamiętam. Pamiętam ten level, moi drodzy. Pamiętam i przeskakujemy. Rozpędzamy się, ale musimy uważać na kubki, tak jest. Tylko, że teraz nam się, mi się o wiele łatwiej steruje grając myszką. No przecież, tutaj się kiedyś męczyłem. Bo grałem na padzie, a ja na padzie jestem totalnym lamusem. Co to była, strzykawka? Czy ktoś tutaj był na szczepionce? O kurde. Ja rozumiem, że te strzykawki mogą mi zrobić aukę.
Hop! Dobra, udało mi się do jakiejś troszeczkę czystszej wody. Halo, czy mogę tam wpłynąć, widzowie? Tak jest! Nie no, mam nadzieję, że wypłynę w jakiejś czystej, bynajmniej toalecie. Rybko, trzymaj się! Czuję się jak ostatnim razem, jak byłem z Rudym i ekipą w Santago. Takie same były zjeżdżalnie, przekozackie. Czy ja mogę tędy gdzieś popłynąć? Okej. Okay. Nie no, kolejna zjeżdżalnia po ciemku. Nie! Nie! Zginę! Nie, udało się! Dobra, jesteśmy na zewnątrz. No to postarajmy. Jakie to jest przekozackie, spójrzcie, jestem w jakimś pojemniku na czyszczenie mopa. Mokra podłoga! Ja sobie go przesuwam jak szef, ale to jest totalne. Pa gościu się skleił, że mu kradnę ten, do czyszczenia, do mopa. Nie wiem jak to nazwać, wiaderko. Dobra, jest kolejny checkpoint, jak my... Ej! Odwal się, uciekamy! To moje wiaderko, ja muszę przeżyć. Chyba nie tędy, chyba nie tędy, chyba nie tędy. Uciekam, uciekam, uciekam. Czy jestem w stanie uciec tędy? Nie no, głupia rybko. Zostaw mnie! To mój pojemnik na moptera. Dobra, ale się rozpędzamy. Pa, chłopakolka łapie. Nie da rady mnie tutaj dogonić. O kurde, kamyki, kamyki. Dobra, trzeba wymijać kamyki. Pokrzywy wlazły nam do boksa. Dobra. Greg, daj spokój, wariacie. Ale oro z Rudym, widzowie, zobaczcie, już prawie dobiegłem. Jest sadzawka jakaś, to, co to jest? Jazda! Ale idę, ale idę. Nie wymuszaj mi nawet. Woohoo! Tak jest! You do it! To mi się podoba. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, 5000 łapek i nagrywamy kolejny odcinek z gry I Am Fish. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!